Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Poszedł won, mutant! Mroczne zabójstwa i kryminalne zagadki, czyli taki Geralt, jakiego lubimy najbardziej. Chyba cię popieprz... Tak, Geralt! A poza tym... Śliska lożka. Dlatego czym prędzej, zapynaj! Półka z masłem to była. I w ostatnim odcinku skończyliśmy sobie gdzieś w połowie tego questa i znaleźliśmy teraz naszego Eustachego, który jest, strach na ulicę wyjść. No, zbieraczem zwłok. Wcześniej przynajmniej kobiet nie zabijali. Eustachy? Zbieracz zwłok? Bo pryszczyli się nie udało. Po czym poznałeś? Szósty zmysł. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Majera, zgadza się? Fabiana? A, ta, pamiętam. Jeden z tych bez oczu i serca, nie? Mieszka też nie miał. Jeden z tych? Było więcej takich ofiar? A było, było. Żebracy, bezdomne dzieci. Było, było, było. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się do taczki. Wołali ją śliska lożka, bo... Pewne rzeczy lepiej zostawić domysłowi. Co się z nią stało? Jak to co? Lubię takie teksty na sam początek. Wszystkie kawałeczki. Oj, żal, było żal. Żal? Czemu? Zresztą nieważne. Pewne rzeczy naprawdę lepiej zostawić domysłowi. Oj, Eustachy, lubię cię. Masz dobre imię i tutaj widzę, humorek się klei. Dobrze. Przeszukałeś Fabiana? Liska lożka. Rzuciłem okiem, co ma po kieszeniach, żeby się nie zmarnowało. No wiadomo, wiadomo. Okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Poszedł won, mutant! Bierz pieniądze i mów, co znalazłeś. Nie denerwuj mnie. Teraz spróbujmy to. Mów, co przy nim znalazłeś. Tak, jak sobie życzycie. Drobiazgi. Pierścionek ze szklanym oczkiem. Drobniaki i jakiś liścik. No, patrz. No, dobry pergamin, cielęca skóra. Zetrę litery i sprzedam jak nówkę. To ludzka skóra. Priscilla. Imię kolejnej ofiary. Gdybyś oddał ten list, komu należy, może nic by jej nie było. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś Preszczyli. Mało to bab w mieście. Uderz. Zejdź mi za... Nie, no trzeba go walnąć do Fritza, no a co? Jak jest taka okazja, to... Tak, Gerwand, jak ja to lubię. Za co? Za jajco. Za całokształt. Krasnolud, bezbożny burdel otworzył. Ogrzyce, nie ma. Odwal się, nic więcej nie wiem. A już Stachy! Gdzie jest ten nowy trup? O, chnur szczedniasty. Tutaj się jakiejś babeczce umarło. Całkiem ładna była. Tyle zębów, że zupę tylko siorbać może. Tutaj się trupy po ulicy walają. Chłopie, lenisz się, lenisz się. Jest chłop, który zbiera zwłoki i zwłok się pojawia więcej niż on zebrać może. No to albo ktoś tutaj dobrze pracę nie wykonuje, albo faktycznie ludzie się nie myją. No jedna z dwóch opcji, porozmawiaj z koronerem. Teraz to jest nasza opcja główna, którą musimy... Czekaj, czekaj, ja mogę zobaczyć ten liścik, co dostaliśmy? Tabularny. Nie. 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 Też nie. No to miało być na ludzkiej skórze, no. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Wilcza skóra to nie. Zrób to sam. To też nie. Kowir, coś tam. Rzemiosło, alchemia. Sortowanie. Nie, nie, nie. No, ale no. Pod ręką tego nie, nie, no nic nie mam, nie widzę, gdzie to ma być. Przejrzyjmy to, nie, to ogon jest, nie, nie, nie. Tutaj, redański glej, tajemnicze notatki, list, niewysłany list, tajemniczy list, od Igora, wyperfumowany, glej wiecznego ognia, list do latarnika, zapiski Borona. Został przeczytany, no ale to
scenariusz i tego nie przeczytałam, a żeśmy zagrali na czuja jak rasowy aktor. Ja miał potrzeby redańskiej Glade. Nie mam tego. Halo. Okłamali mnie. Ten ogląs. Może tu? Jelenia skóra. Where? Ta ludzka. Zlecenie straży. Zlecenie, no. Andyty. To jest to? Nie. Halo. Bandyty, nie chciał nam tatko nic wykroić z ojcowizny. Powiedział, że młodszym synom figa z makiem się należy, że Janko wszystko dziedziczy, a my w świat mamy iść. No to poszliśmy i mamy już własny płachetek ziemi. Od górka ledwie wystająca znad bagien. Parę drzew i szuwary, nic tu się uprawiać nie da, ale to i nie szkodzi. Nie było dla nas miejsca w polu, to radła ani motyki już nie tkniemy. A z czego będziemy żyć? No, powiem tak, nic nas dobrego od ludzi nie spotkało, więc im się pięknym za nadobne odpłacimy. Albo dadzą nam, co będziemy chcieli, albo skończą jak tatko i Janko z nożem między żebrami. Uj. Czekaj, panie. To? Scenariusz. Cholera, to nie to. No nic. No nie ma, to nie ma. Co, będę drążyć temat. Słyszałem. Ależ mnie opluwają po plecach, Gerwant Boże Święty. Za co nam się tak brzydko obrywa? Toś też się tak żyć nie da, jak nam ludzie w plecy plują tylko. Dzień dober, pani koroner. Dzień dober, pani koroner. O, Geralt, tak dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie z sekcją. Miły gest, zwłaszcza, że nie wydawałeś się zachwycony moją poprzednią wizytą. Postawiłeś się niezapowiedzianej w wątpliwym towarzystwie, a do tego miałem na głowie wielebnego Nataniela. Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakichś interesach. Wiemy już, kim jesteś i jaki cel ci przyświeca, więc z przyjemnością pomogę w śledztwie. Wongrad opowiadał mi o tobie, kim jest ofiara, nie układać się z Natanielem? Nie wiem, gość jest bardzo podejrzliwy. W sensie podejrzliwy, ja jestem podejrzliwym wiedźminem, on jest podejrzany. Bo jest jakiś taki młodzieniaszek, jakiś taki spokojny, wyluzowany ziomeczek taki, ulala. O, chodź Geralt, chodź, zobacz, tutaj mamy nowego trupa i tak wiecie, żeby niby nie podejrzany, a to bardzo podejrzany, bardzo nie podoba mi się tutaj pan i jego nastawienie, konszachty z Natanielem, zobaczmy. Nie układać się z Natanielem. Jest bardzo mało ludzi, którym się z nim układa. To okrutny i porywczy człowiek. Raz wpadł tu, złapał za skalpel, który właśnie dezynfekowałem w ogniu. Butelkę przewrócił. I przejechał mi nim po plecach do kości. Bo zapomniałem zamknąć magazyn na kłódkę. Ciężko polubić kogoś takiego, prawda? Średnio. Ale czystym przynajmniej tym skalpelem, w sensie. Kto zginął tym razem? Joris Aquinus, wykładowca teologii Akademii Oksenfurckiej. Znaleziono go dziś rano w mieszkaniu na katafalku ułożonym z książek. Jakieś konkretne tytuły? Zdaje się, że wszystkie woluminy traktowały o wiecznym ogniu i były krytyczne wobec jego doktryn. Tak, w Nowigradzie to grzech śmiertelny. Von Graz opowiadał mi o tobie. A więc pewnie słyszałeś, jak to szlachetny przywódca ruchu studenckiego wylądował przeze mnie w więzieniu. Ale o tym, że to nie były pokojowe protesty, już nie wspomniał, prawda? Zaczęli ginąć ludzie, wiedźminie. Tych, co nie chcieli wolności, równości i braterstwa, znajdowano czasem w rynsztoku. Z gardłem podrażniętym od ucha do ucha, z chirurgiczną precyzją. Joachim był moim ulubionym studentem, ale musiałem coś zrobić, więc doniosłem. Potem sam odszedłem z uniwersytetu i zacząłem pracę w kostnicy, gdzie nikogo nie obchodzi moja przeszłość. A Joachim... ironia losu. Po latach został kierownikiem zakładu, który stworzyłem. Ile von Graz ma lat? 50? 60? 53, zdaje się. Czemu pytasz? Młodo wyglądasz jak na jego nauczyciela. Nic dziwnego.
Od lat siedzę w ciemności, chłodzie, w oparach różnych balsamów i środków konserwujących. Słowem, pracując z trupami, żyje się dłużej. Zabawne, prawda? Naiwne, tłumaczonko. No naiwne, żebym tak... Rozumiem, że jesz masę antyoksydantów, smarujesz się formaliną, nie wychodzisz na słońce i stosujesz różne kremy odmładzające i liftingujące, tak? A włosy to ci nie siwieją, bo co? Bo je, kurczę, malujesz? No coś mi się tutaj nie klei, wiesz, podział komórkowy jednak jest... Nie jest łaskawy, no. Zacznijmy sekcję. Chętnie. Obrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona formaliną. Następnie sprawca usunął oczy, w ich miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i... A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. Imię następnej ofiary! Imię kolejnej ofiary. Patrycja Wegelbud. Znamy ją. Znasz ją? Tak, byłem nawet w jej posiadłości razem z... Muszę do niej jechać. Teraz. Z kim? Nie wiem, z kim tam... Z kim tam byliśmy? Patrycja, Zatroska... A, to Zatroskany to jest ten nasz zabójca, a nie, że jakieś swoje ulubione cytaty z książki tam zostawia. Proszę bardzo, stary, ty tu siedzisz i chlejesz, ty się opierdalasz. Jeśli chlejesz tyle alkoholu, ile ja tutaj znajduję w beczułkach, to nie ma żadnej szansy, że żeś taki młody jest. No po prostu to się nie klei. Ty mi coś tutaj głupoty wmawiać próbujesz. Ja w to nie wierzę, stary. Zobacz, nawet Gerwant nie wygląda tak młodo. No bo jest starszy, ale i tak nie wygląda tak młodo. Coś mi się tutaj nie pod... Jak się stąd wychodzi? Chwila, moment, bo ja tak otworzyłam pierwsze lepsze drzwi i chyba źle otworzyłam. Nie. Tutaj siedzisz. A jakie masz książki? Stary, poka. Zrób to sam. Cholera jedna. Cały czas te same. Zaklinacz koni. Też już to wszystko czytaliśmy. Niepocieszona jestem. Do następnego, waszmość. Ależ ja to zauważam, jak nagle nie ma muzyki. Drażni mnie to. Dobrze, że ptaszki ćwierkają, ale ja lubię, jak jest taka, chociaż delikatna taka, wiecie, muzyczka w tle. O, dziękuję za włączenie muzyczki. Idź do rezydencji Wegelbudów. O stary, ale przecież to daleko. My tutaj musimy się tepnąć. Czy mnie poprowadzi najpierw? Nie, no nie poprowadzi, bo mam 1000 kroczków. Ale chyba gdzieś tutaj po drodze będzie. O, lipka, ominęłam. Tutaj musimy pójść. Strach teraz na ulicę wyjść. Dobra. Idziemy tu, będzie ryneczek i na ryneczku się depniemy do Patrycji. Patrycja. Dziwne imię. Nie. Znaczy, technicznie rzecz biorąc, to nie jest dziwne, ale... Nie wiem. Wiecie, Wiedźmina byłoby to tak... Kurczę, kliknęłam przez przypadek! Grzesz, cholera jedna! O! Nie to! To chcę iść... Mapę chcę przesunąć, a mi się klika! Dobrze, że się szybko wczytuje mi wszystko. Halo? Ale dobrze, wróćmy do pytania. Z kim my niby byliśmy u Patrycji? Kim ja tu byłam? O? A ty tu czego? Muszę porozmawiać z Patrycją Wegelbud. Mi się zdaje, że była obdartus może? Grozi jej śmierć. Albo mnie wpuścisz, albo będziesz ją mieć na sumieniu. A jak pozwolę ci wejść i okaże się, że zmyślasz, wywalał mnie na zbity pysk. Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić klienta, a nie własny tyłek. Niech będzie. Ależ ty argumentem! Tylko żadnych numerów. Rozumiemy się? Ale pierdyknął Gerwant argumentem, no normalnie nie do zbicia. Z kim my tu byliśmy? O, Geralt, jaka miła niespodzianka. Wcale nie taka miła. Muszę się widzieć z twoją matką, grozi jej śmierć. Śmierć? Nie żartuj. Widziałam mamę dziś rano. Była smutna, owszem, ale w dobrym zdrowiu.
Nie ma wyznaczył. Śledzę seryjnego mordercę i mam podstawy, żeby myśleć, że twoja matka będzie jego kolejną ofiarą. Nawet jeśli, to nasza straż. On zabija w wyjątkowo okrutny sposób. Torturuje, wyrywa serce. Sprawdźmy, co z nią, na wszelki wypadek. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć, ale widzę, że nie żartujesz. Pozwól jakoś się nie śpieszy, jak na... O, zabiję on twoją matkę i ona nie biegnie. No dobra, truchta. Tylko pora roku się nie zgadza. Pamiętasz, jak mówiłam, że moja matka jest smutna? Widzisz, przeżywa kryzys wiary, dość poważny. Byłyśmy w Nowigradzie, Patrycja zobaczyła stosy na rynku. Całą drogę powrotną milczała. Chodź tu. Kazała wynieść święte pisma, insygnia, relikwiarze i spalić. A potem zamknęła się u siebie. Gdzie? Przyspieszmy kroku. Wynawać mężem i chcę z bałamucić. No ty piaro, matkę chcą ci zabić, a ty ze spacerkiem idziesz? Co za dupa. Słyszysz? Leniwa. Cisza, spokój. A to już po robocie. Mimo to wejdźmy do środka, żeby się upewnić. Już po robocie. Nie odpuszczasz, co? Niech będzie. Ale zaczekaj tu, bo mama na pewno nie ma nastroju na gości. No ona już w ogóle nie ma nastroju, tak zakładam. Biegł drugimi drzwiami, łap go! Łap go! Nie widzę! O! Skaczmy, gier... Dupie to mam, nie będę się biła z tymi psami. Rozdzielić się! Morderca wciąż tu jest! Tam, widzę go, widzę go, widzę go! On pewnie wejdzie do tych... Brać go! Wy ślepi i głupi jesteście, co? Biegaj, mordercę, ale skąd miałam wiedzieć, że on pobiegł, co? To ja ich muszę... Muszę ich oklepać? Strażnik Beglubudu. Jezus. O wow, Gerwand, machasz mieczem przez tworza. Świetna robota, Gerwand. O, nawet się nie podpalili, to niedobrze. Cholipka. O, mamy cholerę z tarczą, to niedobrze. Ja myślałam, że mogę ich zignorować, wiecie. Czemu mam czarny ekran? Pojmali mnie, bo jestem teoretycznie tym? Stój, bo dostaniesz bełtem w kiszki. Wy debile. Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. Zabieram się do dziedziczki. W sumie zabójca i tak już uciekł. Prowadź, bohaterze. Co za... te łupaki. Wow, złapali mnie. Normaliśmy, pani Ingrid. Było ciężko, ale... Opuść te kusze, zanim sobie zrobisz krzywdę. Ten człowiek jest niewinny. Pani wybaczy, widziałem, że biegnie, to pomyślałem, że uciekał i... Gonił i by dogonił, gdybyś nie wszedł mi w drogę. Ale piesków nie zabiłam. Zejdź mi z oczu natychmiast. Oj, myślę, że masz stary zwolnionko z tej roboty. Moja matka, czemu jej to zrobiono? Czemu? Bo obraziła wieczny ogień. Bo obraziła wieczny ogień. Tylko to ją łączy z poprzednimi ofiarami. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila, ale zabójca ma w zwyczaju zostawiać przy ciałach list wskazujący kolejną ofiarę. Czy mogę? Dobrze, ale zrób to beze mnie. Nie chcę już jej oglądać w tym stanie. Nie chcę jej tak zapamiętać. Niech to będzie ostatnia ofiara, proszę cię. A widzisz, ty piarko, jakbyś się tak nie ślamazarzyła, to byśmy może byli chwilkę wcześniej i bym go od razu złapała. Połamane paznokcie, sińce, broniła się. Pewnie dlatego zeszło mu się dłużej i prawie wpadł. Jest wiadomość. Słodka Aneke, kuternoga Katarzyna. Robi się bezczelny. Nie dość, że podał imię, to jeszcze i miejsce. Tym razem nie ucieknie. Patrzmy. Tutaj mamy szczotkę. O, jaką książeczkę czytała? Czekajcie, muszę sobie kaszlnąć. Dobra, już sobie kaszlnęłam w spokoju. O,
odnajdź słodką Annekę w kuternodze. Przy kuternodze też ma być schowana jakaś tajemnicza notatka z bujecka. Butelka po formalinie. No to Gerwand Bierjom. Odciski palców. Kolejny ten. Pomnijcie dobrze, ludzie, że ogień pali wszystko na swojej drodze, niczego nie oszczędza, przed niczym się nie zatrzyma. Wśród grzeszników takoż ogień nie rozróżnia między żebrakiem a bogaczem, między człowiekiem a nieludziem, między słabym a potężnym, kto jego przykazania gwałci, kto kościołowi posłuszeństwa nie okazuje, kto część oddaje bóstwom fałszywym, tego płomienie w popiół obrócą. Żyjcie zatem wedle prawideł ogienia wiecznego duchownych. Jego się słuchajcie jako owce pasterza zatroskany. Ojej, taki już on zatroskany. Hihi, taki malutki zatroskany. Obrażenia jak u poprzednich ofiar. Nie ma co badać ciała, trzeba gnać do kuternogi. No dobrze. Ty, ale ja dzbanem jestem. Ja myślałam, że tutaj leży jakaś połamana miotła, a to są dzyndle z każdej strony do dywanu. A co jest tutaj za drzwiami? Otki. Kuchnia. Jabłkowy. Halo? A pani to... To się tak... No dobra. Do słodkiej Annek... Olipka. A tutaj coś ciekawego jest? Nie. Ty, ja stąd nie wyjdę tędy? Ożesz ty w mordę. Muszę wejść z powrotem do środka. Toż to jakieś przejście dla służby czy coś. Oj, to kichnąć muszę. Jednak nie. Ja pierdzielę, nie lubię tego uczucia. Chce mi się kichnąć i nie kichłam. Podłe to, podłe życie. A, bo oni teraz wszyscy będą tutaj płakać, bo ona umrzyła. W sensie, no, że ją zabili, no. A pali się tutaj coś ciekawego, Gerwand? Chyba nie możemy nawet zyrknąć. Coś tutaj ciekawego? Wyprzedaż mogli garażową walnąć, a nie, palić wszystko jak leci. Boże święty. Dobrze. Przed wejściem jest chyba ten. Dzyndzel do teleportacji. Gdzie jest ten dzyndzel? Przed tamtymi drzwiami? Przed ogródkiem, no na pewno jest przed. Gdzieś... Nie widzę. Jak już ominęłam... Nie, dobrze, jeszcze po prostu tam nie doszliśmy. Okej. To pobiegnij. O, no jest! No proszę, jak ładnie. No stoi, jak mordę szczelił. Dobrze. Kliknąć na inny znaczek. Z ryneczka tędy, czy stąd? Z ryneczka chyba. Kuternoga, to jest ta knajpa? Czarni za rzeką, a w mieście ani żołnierzy. Ależ ładny kolor nieba. Powinnam sobie może HP odnowić, kurczę, jakimś spankiem na szybko. Wysłuchajcie, co nie gada? Patrzcie, on siedzi w budeczku. Można było go teraz wziąć i przesunąć gdzieś. No ładnie jest, ładnie, podoba mi się. A w tą manieczkę zobaczmy, jaki widoczek. Piękny, co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? To nos będzie karać. A nie, to tu już jest. Okej, czekajcie, trzeba zapisać, żeby nic nie spaprać. O?
Gdzieś tu powinna być ta skrytka, no nie? Jeszcze z tym listem takim od jakichś tam łodówców. Za to się płaci. Uboga mieleszczka. Zamknięte. Jak ja mam tam... dobra. A co tu? Nie, to nie. To nie to. Dobrze, to wejdźmy może tymi drzwiami. Słodka Annekę. Gdzie ona jest? Na górze. Ale ma ważnego klienta, nie przeszkadza. O! A jasne, ważnego klienta. Gdzie tu się wchodzi na górę? Tu są schody. Dobra, dobra. Gierpan. Umieśniony nasz udanie. Halo? Jeszcze wyżej. To są jeszcze gdzieś schody? Ślepa jestem. A, są, faktycznie. Halo? Szybko. Nikt cię nie usłyszy, kurwo, nikt. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Przeszkadzasz mi. A, to on. Ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Annekę. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. No, dawaj. Wpierw powiedz, czemu to robisz? Od razu do rzeczy, bez formaliny? Jak to tak bez gry wstępnej? Bez formaliny? Węgli w oczodołach? A o czym ty pieprzysz? O morderstwach. To ty zabiłeś Fabiana Meyera, Patrycję Wegelbud i wielu innych. Bzdura. Coś ci się pomyliło, przybłędo. Przy ciele Patrycji znalazłem wiadomość, która mnie tu pokierowała. Do słodkiej Annekę, w Kuternodze. Jeśli nie ty ją zostawiłeś, to kto? Nie wiem, ale widzę, że jednak powinniśmy porozmawiać. Na spokojnie. Kto wiedział, że tu będziesz? Wyobraź sobie, że nie chwalę się takimi wycieczkami. Jest tylko jeden człowiek, któremu... Ale to niemożliwe. On nawet z trupem obchodzi się jak z dzieckiem. Koroner, tak? Wiedział, że jesteś zajęty, że nie wpadniesz do kostnicy. Idę po niego. Idź do magazynu numer 12 w porcie. O tej porze jeździ tam odbierać odczynniki, formaliny. I zostawimy go, ja żeby sobie... Mam niedokończony interes ze słodką Annekę. A przecież zapłaciłem z góry. To ty zapłacisz. Za nią i wszystkie inne kobiety, które męczyłeś. Tak też można, dwóch... A może chcesz Ignite'em cię podpalę, co? Pa, pa, pa! Poczuj, jak to jest! Nie chcesz może się po prostu poddać? No dobra, no nie, to nie. Ja uznaję to również za grzechy, zobaczymy, co miał przy sobie. Porozmawiaj ze słodką Annekę. Pogrzebacz. O! Ależ. Oj, tak, Geralt, na pewno ci wieje, po dupie ci chyba wieje, kurde. No co ty gadasz, stary? Fuck! To... Mam pogrzebacz! Ale super. No, jesteś wolna. Dziękuję. Dziękuję, gdyby nie wy... On spytał, czy robię wszystko. Powiedziałam, że za dodatkową opłatą i owszem. Wtedy tak się uśmiechnął, że aż mnie ciarki poszły i uderzył mnie mocno, aż zemdlałam. Jak doszłam do siebie, już mnie związał i grzał pogrzebacz w ogniu. Spokojnie, już cię nie skrzywdzi. Nikogo nie skrzywdzi. No dobra, no. Niektórzy mają dziwne zainteresowania. Hom. Pięta Księga Wiecznego Ognia, jestem prawie pewna, że już to czytaliśmy. Hom. No tutaj jakieś te buteleczki wody. No. Dobrze, czyli biegniemy do... Oliwka, jak się stąd wychodzi? Jak? O, tu są schody. Świetnie. Przystojniaku. A dzień dobry. Ale o co chodzi? Na to ławę przy sobie. Skandal. Za to się płaci. Będziesz zajebiście wyglądał. Skoczymy do mnie.
Od dawna nosisz takie obcisłe spodnie? Jak ja uwielbiam ten tekst. Powiedziała na zabawy w trójkę. Mam sobie wziąć jakąś koleżankę do towarzystwa? No, chodzi nam raczej o to, że nas będzie dwóch, a ty jedna. No tak, jesteście tak pijani, że jeden z pewnością nie poradziłby sobie nawet z dziewicą. Ten jeden to jest tak pijany, że aż kurde lewituje, nie? Tylko dodało mu skrzydeł, ewidentnie. Weźmy się kimnijmy z godzinkę. Albo tak... Dobra, no przecież nam nie ucieknie, nie? Będzie dobrze. Idź do magazynu. O, zamknięte. Polipka, nie te drzwi. Dobrze. Jak już tu jestem, to ja... Nie to. O. Te... Nie wiem, gdzie będzie ta... Zadania poboczne, jak to się nazywało? Wybranie z bogów? Nie. Miecz rodowy? Nie. Wściekłe pięści? Wróżbita? Nie. Pełna konspiracja? Tak. Where? Chcę to znaleźć, jak już tutaj jestem. Donos będzie karany. Dobrze, niech se będzie. Co mnie to obchodzi? To chyba da się przesunąć. Dobrze. Kompania handlowa targuje się o zapłatę za poparcie cesarza. Są większych wpływów na wschodzie i południu. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Znamy słabość Hammelfarta. Postawisz naszą dziewczynę na przyjęciu u Wegelbudów. Sprzęt i pieniądze dostarczę do skrytki w kanałach bogatej dzielnicy. Dołączam klucz. Dostaniemy za friko jakiś sprzęt do konia. Ej ty, widziałeś jakieś cielęcinki? Cielęcinki. Jezus Maria. Liska lożka, cielęcinki. Dobra, śmiertelne grzechy to jest to, co robię. Idziemy. Płotka? A kto był? Nie, to nie jest płotka. Kto jest? Co to za koń? To nie jest mój koń. Matko kochana. Okej, okay, idź do magazynu. A ja mówię wam od początku, że chłopiec podejrzany, tutaj nie ma co się kurczę ten. Takie ludzie są właśnie, że oni tak chachmęcą, że są, wiecie, blisko tych i oni tak niby, o no robimy tutaj sekcję, no trzeba znaleźć tego. A tak naprawdę to oni wszystko stoją za tym, to było podejrzane. O, tutaj. Mogłam sobie zapisać, nie? Wiecie. Gerwant. Uch. I co, on będzie jakimś wampirem, nie? Nie docenią cię. Tam się szafka nie wczytała i warzywa lewitują. Flagrante delicto. Przejrzałeś blef z Natanielem. Chociaż... Widzę, że nie wszystko jeszcze odgadłeś. Bo wyciągnąłbyś srebrny miecz. Stary, ja już wszystko wiem. Kim? Czym jesteś? Wampirem! Bo młody. Wampirem wyższym, oczywiście. Oglądało się Zmierzch. Wiemy, że wampiry się nie starzeją. Miałeś jakiś motyw? Szykuj się na śmierć. No miał motyw, że jest miałeś fanatykiem wiecznego ognia. Tych ludzi? Dla którego ich torturowałeś? Myślałem, że i tego się domyślisz. Symbolika chyba była dość jasna. Węgle dla tych, co nie widzą ognia. Jajo salamandry, która z płomieni się rodzi zamiast zimnego serca. Wypalony głos, który... Tak, symbolika była jasna. Mniej jasne jest, czemu wampir miałby zabijać w imię wiecznego ognia. Powód jest oczywisty. Zgadzam się z diagnozą kościoła. Nowigrad upadł. Ludzie zapomnieli, co to przyzwoitość i moralność. Więc postanowiłem im przypomnieć. Tak, żeby zauważyli. Cel wyższy. Pokrętna logika, są inne metody. Chyba cię popieprzyło. Chyba cię popieprzyło. Nie spodziewałem się, że zrozumiesz. Od początku czułem, że jesteś cynikiem i oportunistą. No, a skoro rozmowa jest przykra dla obydwu stron, przejdźmy do następnego punktu spotkania.
Gerwant? Ostatni raz walczyłem z Wiedźminem 200 lat temu. Wyciągaj, kurczę, mieczor. Pamiętam, jak to się robi. Na który to jest level? Bo ja nie wiem, czy muszę ubrać jakieś inne portki. Zmierzyłeś się kiedyś z jednym z nas? Pewnie nie. Bo byś nie przeżył. O, stary! Dobra, czekaj, czekaj. Jaki ty masz level? Czy ja się muszę... mam nienaprawiony miecz... płatnerskie. Polipka, same płatnerskie mam. Nie mam czym naprawić. Ojoj, niedobrze, niedobrze tutaj widzę się podziało. Jakiś olej może mamy na wampiry? Na co my tutaj mamy? Siła ataku przeciw upiorom. Nie, to na upiory to nie będzie dobre, ale czy my mamy jakiś olej na wampiry? No. Oczywiście, że mamy, proszę bardzo. A co ty mamy czasu, który blokuje magię? Nie. Puszczyk. No dobra, będziemy jeść kurczaka, palić ignitem, będzie git. Pal się! Mendo niedobra! A, patrz jaki uniczek. Pal się! Pal się niczym twój wieczny ogień by cię palił, gdyby wiedział, jakim potworem tutaj jesteś. A, nie wolno tak, nie wolno tak. Udrinknijmy sobie jaskółeczkę. Tutaj się pewnie zablokuje zaraz o wóz. To niedobrze. Tutaj jest więcej miejsca. O, sobie przejdziemy o tak. I chodź, zaczniemy cię palić. Tutaj, o kurczę, nie trafiłam. To daleko był jednak. Myślałam, że szybciej do mnie podejdzie. O! No i dobra, cignijmy go tutaj w plecki, odsuńmy się. Tutaj o... ojej, ale on już biegać głupio, dziwnie tak jakoś. Ta. Dobra, poczekajmy, podpalmy gnoja wampira jedne... ale aż on uniki porobił nieładne. Panie, easy peasy z tobą jest na razie, wiesz? Ty masz jeszcze jakąś formę mutant, czy o co chodzi? O! Ach, nie zdążyłam go dźgnąć w plecka. A, mam tutaj jeszcze Ignite'a zaraz gotowego. No, chodź do mnie. Chodź, co ty myślisz, że ja cię nie widzę? Ja tu Gerwant, kurde, oczy kota, ja cię widzę doskonale? 500 doświadczenia! Ucho potwora, kieł. Jakiś tam, o, może naprawiony, to mi się przyda, weź wszystko, Gerwant. Zobaczmy, czy ten mieczor będzie lepszy. Jakaś tam luna, to nie, 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 broń stalowa. Ach, karabella, to jest ten. Lepszy jest, lepszy, no proszę. O, to panie, jak jest lepszy, to proszę bardzo. Dowalimy sobie tutaj jakieś szanse na podpalenie, ja takie lubię, na podpalenie 2%, na krwawienie, nie mamy takiego lepszego, no dawaj to, dawaj to. Krwawienie. Ataku. Sorry. No, zobacz, tak, jo. No i syk. I olej to na razie nie musimy sobie smarować, zapiszemy sobie, w ogóle poszło. Jak spłatka, no jak spłatka, bułka z masłem to była. Ja gdzieś tutaj widziałam takie te błyszczące się do podniesienia coś z białym mikro... O, tam jest. Co to? Mamy to. Ale już mieliśmy jedynkę. Pomnijcie, dobrze ludzie, że ognia raz rozpalonego zatrzymać się nie da. Przed tym żywiołem, jeśli się pokłonią, w sercu go nie przyjmą, w popiół się obrócą. No pewnie, że już to czytaliśmy. Jedyneczkę to już było. Co się stało z tą Semerią? Z osobną Domerią? No i co? To już wszystko? Ty, no ja myślałam, że to większe będzie wyzwanie. Kolybka 40 minut. Muszę szybko pobiec. Do tego jaskra mogę się tepnąć jakoś stąd, żeby było szybciej? No, teoretycznie mogę, więc to zrobię. Tutaj mamy ten. O, będzie szybciej.
I co, musimy powiedzieć Jaskrowi, że już wiemy, tak? Wszystko o tym zabójstwie, ale też teraz miasto nie ma koronera, ale w sumie po co nam taki koroner, który sam morduje trupy, nie? I tylko biednemu Eustachemu więcej roboty dowala, no. A biedny Eustachy co? Co on ma mieć z tego? Musi więcej z wózkiem zapierdzielać. Dobra. Siedzi wiedźmak na cmentarzu, trzyma nogi. Dobra, nie udało się. Nie udała się szybka ewakuacja. No, wywaliło mi grę. Wiedźmin 3 wywalił się, przepraszamy. Zaraza, możesz do nas wysłać anonimowe zgłoszenie, żeby pomóc znaleźć rozwiązanie tego problemu. I ja wam dam problem do rozwiązania, natomiast w następnym odcinku. Dlatego zostawcie subika, lajka, miły komentarz i widzimy się, jak Wiedźmin 3 się podniesie. Także do zobaczenia i pa!